Cześć, ja jestem Revest, a to jest Assassin's Creed 3 Liberation. Jestem od razu po remaster. Jestem od razu po nagraniu poprzedniego odcinka, zahypowany kolejnymi częściami Assassina. Tak przelotnie patrzyłem tylko jak się pierwszy nagrał, więc jeżeli coś jest źle, jakieś audio czy coś takiego, chociaż wątpię, to za wszystko przepraszam. Nie, Frecia? No i co? Idziemy sobie do Bayou. Do Bayou Jajo. Idziemy sobie do Bayou Jajo strzelić. A co mi od dziada będzie masz tam, co powiedział? A dziadu coś tam? Sam jest ze dziadem. Dobra, fajnie by było znaleźć jakieś. Aha. Chcą mnie zabić. Wow, co to jest? Użyj, aby wybrać cele. Zaznacz je. Za pomocą przycisku, a następnie zabij za pomocą przycisku X. Okej? Co? To jest seria taka zabójstw, że można sobie zabić kilka osób naraz? A nie, że można je oznaczyć, że ona sama wykona całą egzekucję wszystkich. Tak. Tak. Może? Bayou, Louisiana. Bayou skrywa wiele tajemnic i równie wiele niebezpieczeństw. Krokodylek! Daj pogłaskać krokodylka. The hornet's nest grows. I retreat to safety, the better to observe and strike. I require your assistance. Use your gifts to follow my trail. May the lower guide you swiftly. Okej, ale strój jest dużo lepiej zrobiony niż w trójce. Gdzie grafika. Tycieniowanie jest bardzo spoko. Nie? Może remaster jest lepszy od podstawki, nie? Nie jest taki jaskrawy jak trójka. Okej. Fajnie, dużo samouczków jest. Gra nie oczekuje ciebie, żebyś wszystko wiedziała. Szukaj kolejną. No ciekawe, nie? A, już wiem dlaczego ten krokodylek się tam pojawił. Muszę uważać, żeby nie spaść do wody pewnie. Takie ostrzeżenie. Że uważaj, bo tyle noga, to są krokodyle. Forfeiter. Okej. Tylko, że tędy to mnie zje. To ja wolę sobie. No bo ten chrumkło już. Dobra. Cyk, cyk. No to wolę sobie drewienkami przejść. Czy drzewkami. Dobra, ładno. Gdzie to jest? Okej, tam na górze. Pyk. Pyk. Spotkaj się z Agatę. Za Agatę. Pełna synchronizacja. Spoko, hop, hop. Agathe, you wrote of the enemy? Yes, deep in the bayou,
A dangerous imposter spreads real roots. He calls himself François Macandal, my own mentor. The leader, the priest, the brother, to whose cause I devoted my life. He was put to death by fire. I failed to prevent it. Who is this imposter, and what are his affiliations? This you will need to uncover. But first, preparations. François Macandal was an expert in poisons. This blowpipe was his. A fine weapon. Co to jest? A single dart blown from a distance will fell a man. You may use this to your advantage, if you approach in stealth. To ta śmieszna ten... Słonka z... Strzałką, no. Śmieszna słonka z strzałkami. Ty. Piuf. Fajne. I sobie pykłem tego, jak sobie... Weź na pobliskie drzewo. Na te? No dobła. Tylko jak ja na nie wejdę? Ej, ale bez kitu, jak ja na nie wejdę? Aha, bo są takie liny, dobra. Trzeba się je trzymać. Okej. Dobra. Piu! Fajne szkolenie. Czyli mogę ze siana strzelić? Piu! Pełna synchronizacja, świetnie. Fajno, podoba mi się. Jak tam teraz dojść? Okej, okay, nie wiem, tędy? Nie wiem, jak tam się dostać w ogóle na ten domek na drzewie. Dobra. Tędy to chyba nie. Czy nie wiem, on ma dziwne różne... Aha, tędy, dobra. Pyk. I co, jeszcze wyżej? Dobra. To musimy tutaj przez domki przełazić. Dobra, okej, już czaję bazę. O, siema gościu. The false Macandal gathers followers. They attempt to overtake smuggling operations on the bayou. To finance what, I cannot say. There is a smuggler, a woman named Elise Lafleur. She knows every bog and tangle of the swamp. Perhaps she could be persuaded to help. I'm sure I can motivate her. Good. When you get to Macandal, use your darts to approach. But remember, you will need to complete your mission using more direct means. Dobra. No spoko, hop. Do sianka. Cyk. Idź do kryłku przemytników. No spoko. Czyli co, pewnie po to będę musiał, po to się uczyłem, żeby strzelać z tych strzałek. Pyk. Pewnie tak, szkoda, że tu jakiś tam soundtracku nie ma. Tylko jest cisza, bardziej. Cyk. Hop, hop.
No daleko nie jest, także nie ma problemu. Raczej na pewno chyba. Nie, Fredka? Pyk. Pyk, pyk. Dobra. Nie, parkour tutaj jest spoko. Oceniam go na plus. We offer two choices. You give up the river, or we take the river, or you suffer before you die. Three choices, then. You dare threaten me? You bracket-faced parasite, I've no more claim here than the dung beetles. You'd best heed the lady. We have you outnumbered. Look around, old man. Your hired hands will flee at the first sign of trouble. Aye, but the lady's temper alone could take on an army, and the swamp is no friend of yours. Czyli będą się pizgać. Piuf. Dobra, pierwszy jest. Piu. Dobra, padł. To teraz kolejnego. Serio, naprawdę tyle czasu, aż żeby trzy cele zniszczyć? 3 minuty, żeby zniszczyć 3 cele, nie? Nawet nie. Wszystkie nawet w niecałą minutę. Piu. Uratuj przemytników, zabite cele, dobra. Pyk. O, ty z... Szmaciarzu. Ciach. Nie, jakiś Rusalion! Nie! Ruchaliona mi zabiliście! Wy gnoje! Nie wiem kim był, ale... Trzeba jeszcze raz powtórzyć. Dobra. Piu! Piu! Dobra. Nie, ta szybka strzałka jest OP. Piu. Dobra, uratuj przemytników. Dobra, giniesz. Dobra. Hyc. Who the hell are you? A fine display of gratitude. I'm no enemy, if that's what you fear. I fear nothing. My name is Aveline. I seek the leader of these men. He calls himself François Macandal. You seek him? To what end? A final one. Ah, then you are my kind of woman. Name's Roussillon. My partner in crime is Elise. Though I've heard her called otherwise. Will you help me find their base? No one knows these waters as you do. In return, I'll restore your control of this territory. I've built... We've invested years of work in this camp. Why would we need your help? Four reasons, right there.
Would you not prefer to move your wares freely? If you think there's only one base, you really do need me. Those louts are spread out thin as swamp gas. It's settled then. Elise will help you find the blighters. No dobra. Pełna synchronizacja. Yeah. Czyli co, na kolejnego questa trzeba lecieć teraz? Fajno. Tak, skocz do wody. W szczególności, że widziałem krokodyle. Żeby mnie nie zjadły przypadkiem. No to by było śmieszne. Jeszcze nie widziałem, jakby krokodyl mnie miał zjeść na kolację. Ło, co tak zrobiłaś? Krokodyl? Czuję się obawiam krokodyla, jak jeszcze żadnego nie widziałem, tylko w kascence. Jak tam wpływał do wody. Nie wiem, jakiś... Co? Właził do wody, nie wiem, jakiś... Chyba mam jakąś tam, nie wiem... Did you bring a canoe? Or do you expect your gentle breeding to keep you from the alligators? Best take one of mine then, and learn to use it right quick. O, fajne! I te, to są... Ale będę głupi, jak powiem, że to są kajaki. Nie, nie słuchajcie mnie. Czy ja nie wiem, co to jest, takie... Małe łódeczki, jednoosobowe. Paddling instructor. And champion of trade. Too long to fit on a wanted poster. Nie jestem pływakiem. About the same time the Spanish governor arrived. Just a big old coincidence, I'm sure. Jakie łódeczki, nie? A jakoś mają taką nazwę. Jest, że się tak powiem, od zajebania rodzaj łódek. Niech limi na odcinku. This is as far as the water will take us. They set up their base around a wrecked ship that ran aground not far from here. The other base is a little further along. There. I'll check out this base. You scout ahead. Oui, oui, mon capitaine. Krokodyl! Wiedziałem! O nie, ugryzie mnie w dupę. Nie, nogę! Zostaw moją nogę! Gościu! I znowu mi nogę urwie. Au. Dobra. Pyk. Pyk, pyk. God damn it, jak ja nienawidzę się z tym bić dziadostwem. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Glad I didn't put money on that fight. What a last. And barely a scratch on you. Now here's a pretty prize. An alligator egg. Take it. You've earned it. Okej. Po co mi jajo aligatora? Aveline! A woman among reptiles. Takes one to know one. Why, that it does. Right then. If you don't run the bastard through right here, I'll meet you at the next base. Zbierz wszystkie jaja aligatorów. Zabij wyznawcy w ciągu 3 minut. Dobra. No, wejdź na to drzewo. Eveline. Ewcia. Ale nazwijmy ją Ewcia. Eveline, czy jak ona tam ma. Ale nazwijmy ją Ewcia. Ewcia.
Nie możesz podpłynąć? Dobra, nie mogę się złapać, dobra. Nie ma problemu, jak sobie poradzę. Dobra, Ewcia. Pik. Stop! I kill you! Pik. Oh fuck. Stop! What do you mean to do with that? God damn it. Bla 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 bla. Assassin. Oj. Bla 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 bla. Maleńka. Dobądź mieczy. Dobra. Spoko. Ciach. Dobra. Ej, ale walczy jak hej tam podobnie, czyli musi być dobrze wyszkolona. My faithful acolyte, the day of the sacred ceremony draws near. I am in want of nothing but more men to join our ranks. Gather the faithful and await my word. Chory gościu. Z tymi wyznawcami jakiś kuźwa. Porąbany. Dobra, to kolejne zadanko. Kurde, ile tych zadanek. Tak szybko się je wykonuje, że... Nawet powiem wam, że nie zwracam nawet uwagi, co tutaj się robi. No kurde, Bela. Takie czuł, od razu, nowy quest. Jeb. I tak szybko i sprawnie to idzie na odcinku, że ja pierdzielę. Nie, Frecia? No właśnie, 22 minuta, a zrobiłem już chyba 4 questy. Kuchnia felek, kartofelek, jak to mówią. No i chyba daleko nie jest do takich właśnie tych. Czemu ja mam wrażenie, jakby miał za mną płynąć właśnie. Co? Tak. O właśnie. Punkt widokowy. Wieżyczka to jest. Punkt widokowy. Wieżyczka. Punkt widokowy. Czy to ci wygląda na wieżę? Drzewko to jest. Tylko... Jak na to drzewko, moja droga, wejść? Niby jest to drzewko, nie? Przecież nie na to drzewko. No wiem, tamto, ale jak ja mam na nie wejść, rozumiesz? Dobra, leź do questa, nie? Czekaj, spróbuję, bo sama się uparłaś na to drzewko, to przez ciebie. Dobra. Aha, bo tutaj jest takie... Nieraz jest to nieintuicyjne, wiesz? No nigdy bym się nie skapł, że może pójść po jakichś tam szczelinkach w drzewie. Hop. W ten sposób? Wow. Okej. Hop.
Trochę wysoko, nie? Tak. Ja już bym się dawno wstała i ten. Myślałem, że się nie złapie. Dobra. Synchronizuj. Ok, jak zwykle spadek, lekki. Do 20 FPS-ów, ale to jest... Nie wiem, od czego to zależy, nie? Czy mogę sobie... Ok. Tylko, że wydaje mi się, że to jest za płytko, żeby tak zrobić. No, ok, to było trochę nierealne. Ale spoko. Zrobiłem przynajmniej punkt widokowy. Nie przyjmasz mnie twórców, dobrze? Co to tak w tym świeci? A nie, to misja. Still in one piece, I see. What did you find? A letter from the coward Macandal. He's preparing a ceremony. Voodoo? Yes, but to what end? Power? What other end is there? Show them you've got the spirits at your back, especially the mean ones, and people do most anything you say. There's your real magic. Okay, śledzie Lizę. It's that way, well hidden in the trees. Wait, I recognize those men. They're escaped slaves, hired from Saint-Danger. The shantytown? Oui. Though it barely deserves the name, a cramped, miserable place. The men I saw at your camp, they were from Saint-Danger? Oui. Roussillon wasn't too happy when I hired them, but he got used to the idea. Please, you can't hurt them. It goes without saying. Best of luck, then. Go. I'll be at the office if you need me. Spoko. Którym przyciskiem mógłbym się skradać, co? Piu? Dobra, to mnie zabij wyłącznie akolita. Odwal się ode mnie. Synchronizacja, fuck. No, bardzo ładne, zajebiste, nie? Taki pomarańczowo coś. Dobra. Nie mogę, muszę go... Aha, zabij. Piu! Boże. Czemu ta postać trochę umarła, jak niektóre postacie w Morrowindzie? My faith. W Oblivionie. Preparations are complete. Our ceremony will take place on the eve of Saint John. Assemble my followers. Okej. Wróćmy do kryjówki przemytników. Ale nie, fajne, naprawdę przyjemna giera. Pik, 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 pik. Chodź. Mogę się nazwać chyba prawdziwym fanem asasinów, nie? Skoro według większości to jest najgorsza część, że to jest zabugowane i tak dalej. Dla mnie jest świetna, fajna, podoba mi się.
A nie, naprawdę spoko jest. Czyli mogę się nazywać prawdziwym fanem asasinów. Hop. Aha, to z drugiej strony. Bry. He has balls of steel. Et puis? Where is Elise? My company doesn't satisfy you? Oh, I am hurt. Pray, tell me what you found. I'm as good a confidant as the lady, I swear. It's not a confidant I need, but an informant. Macandal is holding a ceremony on St. John's Eve tonight, but I don't know where. I know who can help, and you can help me in return. There's a witch doctor in Saint-Angers, the eyes and ears of the bayou. I sent Elise to him with supplies, but she forgot this. So hard to find honest criminal help these days. Give him this. With his trust, the secrets of the bayou will be yours. Thank you. By the by, come back when you are done. I have a job or two that could use a woman of your caliber. And some work as well. Fajny gościu. Fajny chłopek, roztropek. Co tam? Czy on ma misję, czy co to jest? Co to jest w ogóle? Czekajcie, czy mogę tutaj odpalić jakąś mapę? Chyba nie. Zanim skończę odcinek, zobaczę, co to jest. Broni małe, zapasy, zegarki kieszonkowe. Po co mnie to? Bronie małe, maczeta. Tomahawk Conora. Oh yeah, baby. Dawaj mi to. Szczególnie, że za darmo to bierę. Bomby dymne, to nie. Zegarki kieszonkowe, nie wiem po co mi to, ale... Przedmiot fabularny, dobra. Przedmioty fabularne. Okej. Warto mieć. Nie wiem po co, ale wydaje mi się, że warto mieć. Uzupełnię sobie te strzałki, te trutki. 33 minuta, a mnie kusi, żebym kolejną questa zrobił. Ale mniejsze już nie będę robił. Także wytrzymam do kolejnych odcinków. Dzięki wam za oglądanie. Ja byłem Reweścik, no i witam. Witać się będę z wami w kolejnym odcinku z Assassin's Creed 3 Liberation Remaster. Dzięki za oglądanie, byliście zajebiści i dzięki, że mnie oglądacie. Trzymajcie się. O, akurat mam ten tomahawk i ona też nim macha. Ło kuźwa, przepraszam. Widzisz, co ta gra ze mną robi? Dobra, tylko, czekaj. Ale ja chcę... O, dobra. Widzisz? Dzięki wam za oglądanie, ja byłem Reweścik, no i już się kończę, bo się pożegnać nie mogę. To bajo jajo.